O tożsamości narodowej i regionalnej na Raciborszczyźnie można było usłyszeć w Domu Kultury Strzecha z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. W akcję zainicjowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa włączyło się w tym roku również Raciborskie Centrum Kultury. Dziedzictwo, źródło tożsamości to hasło 22. już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. Inicjator wydarzenia, Narodowy Instytut Dziedzictwa, podkreśla, że tak uniwersalny temat może być interpretowany i powiązany z wieloma aspektami, które czerpią z naszej wspólnej przeszłości, jak poczucie przynależności do własnej społeczności czy narodu, więź z historią, językiem, tradycją i rodziną. Wydaje mi się, że Dni Dziedzictwa Narodowego, też kulturowego, to bardzo ważne przedsięwzięcie, ale jednocześnie bardzo trudne przedsięwzięcie. Myślę, że dla Raciborza w sposób szczególny, bo jesteśmy miastem o bardzo bogatej historii. I teraz kwestia tego, jak głęboko sięgniemy w te korzenie nasze i kwestia, jak będziemy chcieli to zinterpretować. Powinniśmy patrzeć na to jak najbardziej obiektywnie, a przede wszystkim mieć przekonanie, że wszystkie te elementy historii, które już są za nami, nas budowały i są wartością dodaną. To, że często zmieniała się ta przynależność państwowa, zmieniała się jakaś tożsamość tych mieszkańców, którzy tutaj mieszkali. To, że występowali często w różnych rolach. To jest wszystko taką wartością dodaną i jeżeli będziemy z tego korzystać w dobrym tego słowa znaczeniu, że to nas dodaje nam tradycji, obyczajów, wzbogaca naszą kulturę, wzbogaca nasz język, nasze horyzonty, daje nam tolerancję, daje nam inną perspektywę. Gdy tak na to popatrzymy, to jest właśnie, w mojej opinii, to właściwe spojrzenie. Dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury Janina Wystup podkreślała, że dzisiejsza działalność strzechy to właśnie nic innego jak podtrzymywanie dziedzictwa. To, co tworzymy, szczególnie tutaj w Strzesze, to po prostu jest nic innego, tylko jakby pokazywanie, podtrzymywanie również właśnie dziedzictwa. Stąd doskonale wpisujemy się w tematykę tegorocznych Dni Europejskich Dni Dziedzictwa, gdzie mówimy o tożsamości, mówimy o tym, że właśnie dziedzictwo to też właśnie tożsamość. Zresztą sama inicjatywa, projekt, ten duży projekt edukacyjno-kulturalny powstał przecież już w 1985 roku, więc to Polska się włączyła w 1993, a my włączamy się jako Raciborskie Centrum Kultury w tym roku. Myślę, że będzie to kontynuacja również na przyszłość. Będziemy pilnie śledzić, jaka tematyka będzie w przyszłym roku ogłoszona tutaj przez, kontaktujemy się z biurem marszałka, wobec czego myślę, że dzisiejsze święto pokaże rzeczywiście taką bardzo naturalną tożsamość, to co robimy, to co dzieje się w Domu Kultury Strzecha, które było przecież ośrodkiem polskości, które zawsze podtrzymywało to, co nazywamy szeroko pojętym dziedzictwem. To kultura, to przecież folklor, to wszystko to, co robimy też na co dzień. Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce Raciborskie Centrum Kultury przygotowało bardzo ciekawy program. Raciborzanie zainteresowani tematem mogli na początku posłuchać wykładu Grzegorza Wawocznego na temat tożsamości narodowej i historii Strzechy. Strzecha jest tym ośrodkiem polskim od początku XX wieku. Tutaj się to życie polskie w Raciborzu koncentrowało. Dzisiaj tego może nie widzimy, tych kontrastów, ale przed 45. one były dosyć wyraźne, bo Raciborz jako miasto był w większości niemiecki. I gdzieś druga połowa XIX wieku to jest ten okres budzenia polskiej świadomości narodowej, no bo polski element tutaj istniał już od średniowiecza, ale ten połowa XIX wieku to jest ten okres tak zwanego budzenia. Czesi też to w ten sposób określają i Strzecha jest jakby zwieńczeniem tych wszystkich starań podejmowanych przez różne środowiska prasowe, kulturalne czy biznesowe. Jest tym domem polskim, który koncentrował wszystko to, co właśnie z historią Polski, z kulturą Polski, z życiem społeczno-gospodarczym polskim Raciborz było związane. Dzisiaj, że Raciborz jest polski, jakby ta jaskrawość zniknęła, nie dostrzegamy tego, co było kiedyś. Strzecha pozostała takim symbolem, no i być może te Europejskie Dni Dziedzictwa są okazją, by pewne rzeczy wspomnieć, bo historia czasami lubi się powtarzać i o tym chcę dzisiaj też mówić.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa strojów ludowych. Można było poznać dokładnie wszystkie elementy najstarszych strojów, które dziś można podziwiać już tylko w muzeum. Z pasją mówiła o nich pani Aleksandra Orłowska. Można było również skosztować regionalnych przysmaków. Odbył się też jak zwykle udany występ zespołu pieśni i tańca Strzecha.